Na terenie gminy Bałtów z roku na rok przybywa kilometrów sieci kanalizacyjnej. Obecnie prowadzona jest budowa kanalizacji w jednej z największych miejscowości w gminie w Okole. W planach skanalizowanie z Wólki Bałtowskiej wulki Bałtowskiej Kolonii. Dodatkowe przyłącza powstaną w Maksymilianowie. Ścieki trafiają do oczyszczalni w skarbce i stąd decyzja o jej rozbudowie. Główne te roboty budowlane zostały wykonane. Został wykonany zbiornik osadu o pojemności 400 m3. Został wykonany zbiornik osadu wstępnego dodatkowy. Przed rozbudową oczyszczalnia mogła przerobić 200 m3 nieczystości. Nowe urządzenia będą mogły przerobić 600 m3 ścieków na dobę. Do oczyszczalni w Skarbce będą też dostarczane nieczystości z Magoni w gminie Bodzechów. Ta oczyszczalnia już ma ponad 10 lat. Zmiany technologiczne wymusiły na tym, aby wymienić urządzenia techniczne. Głównym takim urządzeniem tam będzie wymiana prasy, która kosztuje ponad 1,5 miliona. Spowoduje to lepsze osuszanie osadu i mniejsze koszty w przyszłości dla gminy. A będzie to też jedna z najdroższych inwestycji w ostatnich latach w gminie Bałtów. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w skarbce to koszt 9 600 tysięcy złotych. W tym roku według zapewnień wykonawcy zakończymy tę inwestycję, czy wyprzedzimy około rok termin wykonania zadania. Samorząd Bałtowa za jeden z głównych celów inwestycyjnych postawił sobie skanalizowanie jak największej ilości miejscowości. Kolejne środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 455 tysięcy złotych pozwolą na podłączenie do sieci sanitarnej gospodarstw w miejscowości Pędkowice, zaś w Bałtowie zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków.